Wywiad z człowiekiem. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. To była modlitwa po łacinie. Dziś, proszę Państwa, wędrujemy do południowej Ameryki, do Meksyku. Moje podróże, małe i duże, radiowe, nie są specjalnie planowane. Czasem zdarza się tak, i to nierzadko, że po prostu ważni ludzie pojawiają się gdzieś na mojej drodze i dzięki temu ta audycja jest żywa. Tak właśnie dziś się stało. A moim gościem, bardzo wyjątkowym, jest Maria Guadalupe z Meksyku, a naszą rozmowę będzie tłumaczyć Katarzyna Pereira. Witam. Welcome. Thank you. Maria Guadalupe, zawsze tak się nazywałaś? Yes, I was born. Tak, urodziłam się 6 grudnia, w Dzień Świętego Mikołaja. Mój dziadek postanowił, że będę się nazywała Maria Guadalupe, a tata musiał zaakceptować, nie miał innego wyjścia. Czy to znaczy, że od dziecka byłaś osobą wierzącą, wychowywaną w bardzo wierzącej rodzinie, która szła drogami Bożymi? Yes, my family was. Tak, moja rodzina od pokoleń była bardzo wierząca i zawsze rodzice, dziadkowie przyprowadzali swoje dzieci, swoje wnuki do katolickiej wiary. Czy to jest oczywiste, bo nie wiem jak to jest w Meksyku, że jest się człowiekiem głęboko wierzącym, że jest się w rodzinie głęboko wierzącej? Well, it depends on the time. Zależy o jakich czasach mówimy, bo w tym momencie, aktualnym momencie historycznym, bardzo wiele rodzin, wiele osób odeszło od wiary katolickiej, wielu też rodziców nie przyprowadza dzieci do chrztu. A w tamtych czasach, kiedy ty byłaś młodą osobą? And when you were a child? Was it different or not? Yes, when I was a child. Tak, ja mam 50 lat i to tak mówię po to, żebyś zorientował się, jak w krótkim czasie wszystko zupełnie się zmieniło. W moim czasie dorastania było zupełnie inaczej. So 50 years ago all children were baptized. 50 lat temu wszystkie dzieci były chrzczone i to była po prostu reguła. We grew up in Catholic. Zrastaliśmy w wierze katolickiej i byliśmy doprowadzani do katechizacji, chodziliśmy na lekcje religii. Having first communion. Do pierwszej komunii świętej. Getting married in the Catholic faith. Śluby były katolickie. So I think that it has changed a lot. Tak można powiedzieć, że to było w naszej kulturze, w naszej samoświadomości. Kościoły były pełne ludzi. To było oczywiste, że jesteśmy katolikami. Jednak moment, kiedy spotkałaś Matkę Bożą z Guadalupe, nastąpił dużo później. Jak potoczyło się twoje życie do tego momentu? So after being a child and being born in... Mimo tego, że wyrosłam w rodzinie katolickiej, wiele walk wewnętrznych i różnego rodzaju przeżyłam, jeżeli chodzi o moją wiarę katolicką. Specifically when I went to university. Szczególnie w okresie studiów uniwersyteckich. I was taught in university that... Spotkałam się z twierdzeniem, że Jezus był po prostu myślicielem swego czasu. That really struck my heart. To było takim ciosem w moje serce. However, I just pursued my law degree. Tak czy inaczej, moje studia trwały dalej, studia prawnicze. And I think that... Myślę, że moje serce wtedy było podzielone między ducha tego świata i sprawy z nim związane i sprawy dotyczące mojej duszy, ducha. Bardzo ciężko pracowałam podczas studiów, uczyłam się w sensie uczenia się, nauki. Przez 22 lata, można powiedzieć, robiłam karierę, jeżeli chodzi o profesję w różnego rodzaju rządowych i pozarządowych organizacjach. Była to kariera bardzo obiecująca. So as I was growing, I was going more. I wzrastałam w karierze profesjonalnej i coraz więcej zarabiałam. But in some... W pewnym momencie dotarło do mnie, że czegoś brakuje w tym wszystkim. Wiedziałam, że pieniądze nie są najważniejsze. My struggle started when I was finding out. Ta walka wewnętrzna nasiliła się, kiedy zrozumiałam, że ja nie jestem w stanie robić tego, co współcześni mi prawnicy robią. For some people it was very easy. Dla niektórych osób nie było problemem oszukiwanie, uczestniczenie w
różnych nielegalnych transakcjach, korupcja nie była dla nich czymś obcym. I w pewnym momencie zaczęłam taki rozdźwięk odczuwać, dlaczego właściwie jestem prawnikiem, jeżeli ja nie mogę wykonywać tego zawodu tak jak wszyscy dookoła i tak jak się to praktykuje. W pewnym sensie dotarło też do mnie, że trwanie, bycie wierną zasadom, tradycjom moich dziadków, moich przodków jest w dysonansie z moją karierą. Ale trwałam przy tych zwyczajach i przy tradycji przodków i dziadków, bo czułam, że to jest właśnie to, co powinno się dziać. Zanim pójdziemy dalej, czy mógłbym cię prosić o to, żebyś opowiedziała o swoich dziadkach? Well, my grandfather, he was a butcher. Mój dziadek był rzeźnikiem, a babcia nim była sierotą, kiedy była maleńkim dzieckiem, straciła oboje rodziców. So both of them byli bardzo ubodzy materialnie rzecz biorąc, kiedy się poznali. Babcia była sprzątaczką. So when she met my grandfather, she thought, oh, kiedy poznała dziadka, pomyślała, o, on jest rzeźnikiem, on jest masażem, więc może da mi lepsze życie i mięso. Będę mogła jeść mięso. I we dwoje w sposób bardzo udany rozwinęli tę domową firmę i zaczęli mieć i sklep, i potem większy sklep. Natomiast kiedy im się lepiej powodziło i zaczęli rzeczywiście prosperować, zanosili dużą część swoich zarobków karmelitom bosym, których klasztor był naprzeciwko ich domu i ich firmy domowej. So I would use to see them every weekend at home. I często karmelici nas odwiedzali, ten dom dziadków, czy to były jakieś rodzinne uroczystości, czy jakieś takie imprezy. Często przychodzili, to było dla mnie czymś takim, można powiedzieć, prawie codziennym widzieć karmelitów. I te wartości, w których wzrastałam, to była ciężka praca, ale też zdolność dzielenia się, jałmużna, miłość, uczciwość, wzajemne współodczuwanie, troska o bliźniego. Same values that my parents share with me. I te same wartości rodzice mi przekazali. Czyli kiedy byłaś już dorosła, miałaś ogromne doświadczenie prawnicze, wartości twoich dziadków, proste, zwyczajne i mocne, różniły się od wartości tego świata. They were not contemporary friends. Nie byli, tak, nie były zaprzyjaźnione te wartości. Nie pasowały do siebie. Matka Boża z Guadalupe jest bardzo ważna dla południowej Ameryki, dla Meksyku. Ona była obecna przez pokolenia w twojej rodzinie, u dziadków, pradziadków, rodziców? Pamiętasz jej obrazy, zdjęcia, może na ścianie wisiała w domu? Yes, of course, every room. Tak, i te uroczystości związane z Matką Bożą z Guadalupe były też obecne w mojej rodzinie. Moja babcia też nosi imię Guadalupe. W święto Matki Bożej było to też nasze święto i różnego rodzaju radosne obchody tego święta zarówno w kościele, jak i w domu były oczywistością. I najbliższy nam kościół to był kościół Matki Bożej z Guadalupe i tam modliliśmy co niedziela. Byłam ochrzczona w dzień Matki Bożej z Guadalupe. Urodziłam się 6 grudnia, 12 grudnia. 6 dni potem byłam ochrzczona. Nigdy nie byłem w południowej Ameryce, nigdy nie byłem w Meksyku, więc proszę mi wybaczyć brak orientacji. Miejsce, gdzie Matka Boża z Guadalupe objawiła się, ta miejscowość Guadalupe, byłaś tam wiele razy? The place is a very big land that Our Lady chose to. Jest to olbrzymi teren, który Matka Boża wybrała. Znajduje się tam wzgórze Tepeyac. Na tym wzgórzu Matka Boża przyszła na ziemię meksykańską. Było to wzgórze poświęcone kultowi Azteków, bogini, którą nazywano Matką Boga. W tym miejscu dokonywali masowych ofiar z ludzi. Można powiedzieć, że Maryja postawiła swoją stopę w miejscu, gdzie działo się bardzo dużo zła. Chciałem poprosić ciebie o to, żebyś powiedziała o swoim pierwszym wrażeniu z pobytu w tym miejscu. Pierwszym spojrzeniu na obraz, pierwszych odczuciach jako dziewczynki, jako młodej osoby. Yes, it was a place that I saw that my grandparents were very happy.
To było miejsce, gdzie poszłam z dziadkami. Pierwszy raz pamiętam, że pokazali mi ten obraz. Pomodlili się tam, pomodliłam się z nimi. I że dla nich to było bardzo ważne, bo chodzili tam rokrocznie. I teraz wróćmy do świata prawniczki, która awansuje ze stanowiska na stanowisko. Jest coraz bogatsza, coraz ważniejsza w hierarchii tego świata i odczuwa w sercu pewną pustkę. Co chciałaś zrobić z życiem, skoro wychodziło na to, że to życie nie jest takie, jak miało być? Well, it was a very difficult moment for me. Było to bardzo trudne, bo ja musiałam dojść do tego, zrozumieć moje życie, zrozumieć to, że to, za czym biegnę, czy to, czego oczekuję, nie przyjdzie do mnie. Tam, gdzie byłam, musiałam do tego dojrzeć. So once I understood that was not. Także musiałam dojrzeć do tego, żeby zobaczyć, że ta droga, którą szłam, to nie była droga, która mnie doprowadzi do tego miejsca, o którym marzyłam, czyli można tak powiedzieć do domu. Że szukałam jak gdyby po bokach też tradycję japońską, tradycje żydowskie, także jakieś metody lecznicze, świat arabski, ale nie dawało to tego, co oczekiwałam, że nie prowadzi to donikąd. Czy modliłaś się o pomoc, o zmianę? Że był taki moment w tej mojej karierze prawniczej, kiedy ktoś mi powiedział, że powinnam to zostawić, że mi to nie wychodzi. Było to, tak obiektywnie rzecz biorąc, niesprawiedliwe, bo ja bardzo dobrze tę pracę wykonywałam i to mnie złamało. Czułam się zupełnie zagubiona. To, co cały czas towarzyszyło temu okresowi, bo moje mieszkanie jest blisko kościoła, na tyle blisko, że dzwony słyszę cały czas, a często dzwoniły. Czyli właśnie to, co pamiętam z tego czasu, to, że jestem, można powiedzieć, w łóżku, nie w pracy, że nie wiem, co dalej robić z życiem i towarzyszą temu dzwony, które bardzo często biją. So my job was to listen to the bell. Praca zaczęła polegać na wsłuchiwaniu się w dźwięk dzwonów. And go to church. I w końcu poszłam do kościoła. Wezwały mnie do kościoła. So for 3 months consecutively I went to church every day. Something I was not doing since I was a child. I przez 3 miesiące chodziłam codziennie do kościoła na mszę świętą i to było coś, czego nie robiłam od dzieciństwa. As soon as I go inside church, I was crying. I jak tylko wchodziłam do kościoła, zaczynałam od razu płakać. I didn't understand what was happening, but God was making the job. Nie rozumiałam, na czym to polega, ale Bóg pracował nade mną. To było po 20 latach kariery prawniczej? 18, more or less. Mniej więcej 18, tak. No i co Pan Bóg postanowił z tym zrobić? One day, Sunday morning, priest go inside the aisle, in the main aisle. Pewnego niedzielnego poranka byłam w kościele, zobaczyłam, że kapłan idzie przez środek kościoła. Pamiętamy, że z Nowego Testamentu ten moment, kiedy ta kobieta cierpiąca na krwotok dotyka ubrania Jezusa. And he healed her. I on ją uleczył. That's exactly what happened to me. To się ze mną właśnie stało. On po prostu chwycił mnie za serce, porwał moje serce. It was such a tremendous thing to me. I to było takim wstrząsem dla mnie. That once the mass was finished, I talked to father, to priest. Że kiedy msza się skończyła, poszłam porozmawiać z kapłanem. And as a lawyer, I demanded him to give me my heart back. I jako prawnik podeszłam do niego i powiedziałam, ja żądam mojego serca z powrotem. Father laughed at me. I ten ksiądz się śmiał. And he said, I don't know what you're talking about. I powiedział, nie wiem, o czym pani mówi. And I said, Father, you took my heart, give it to me. Że ksiądz zabrał moje serce, proszę dać mi je z powrotem. And he said, I didn't do it, it was Jesus. Ja tego nie zrobiłem, to zrobił Jezus. So then we had
started a process of conversations. I tak zaczęły się nasze rozmowy, spotkania z tym. From which I understood. With this priest. Z tym kapłanem, poprzez które ja zaczęłam rozumieć. From which I understood that God wanted me for himself. Że Bóg chciał mnie całkowicie dla siebie. And those values that were taught to me since I was little make sense. I że te wartości, które we mnie wpajano, których mnie uczono od wieku dziecięcego, że one mają sens. Prawnik pracuje na prawdzie, ocenia, porządkuje rzeczywistość. Działa według pewnych zasad, a w tym momencie zderzasz się z zupełnie innymi zasadami. Co było dalej? After that moment, Jesus took my heart. Po tym momencie, kiedy Jezus zabrał mi serce. I was very sad, because I didn't want to change my life. Tak naprawdę przeżywałam smutek, bo nie chciałam zmienić mojego życia. I even demanded priest to nawet tell me uparcie pytałam księdza, czy to oznacza, że Bóg chce, żebym została zakonnicą, siostrą zakonną, bo moja odpowiedź jest na to nie. Czyli wtedy nie miałaś rodziny. No, not married yet. Czyli tylko praca. Only my job. Praca to bardzo wymagający małżonek. Yes, absolutely. But that's why this. To dlatego ta moja praca w gruncie rzeczy, coraz wyraźniej to widziałam, przestała mieć dla mnie znaczenie, ponieważ nie mogłam tam znaleźć ani prawdy, ani zaufania, ani sprawiedliwości. So how can you live a life like that? Jak możesz żyć dalej w ten sposób? Wielu ludzi może tak żyć i to jest dramat dzisiejszych czasów. Ale Jezus postanowił pomóc ci zmienić swoje życie. Nie czekał na twoją spokojną decyzję. Yeah, that's why when you asked me what you were. To dlatego, kiedy mnie zapytałeś, o co się modliłaś, to odpowiedziałam, że to On całą pracę wykonał. Dlatego mogę powiedzieć, że jeżeli my nie stawiamy Mu oporu takiego wyraźnego, jeżeli rzeczywiście jesteśmy jakoś otwarci, to otwiera się taka szeroka droga, a On po prostu nas nią prowadzi. Jak to się stało, że odeszłaś ze świata prawniczego? Well, I was asked to. Było to w momencie, kiedy miałam takie bardzo ważne zadanie w biurze federalnym w sprawach rządowych. Wtedy zrozumiałam, że to, co mam zrobić, jest sprzeczne z prawem. Miałam pewną grupę, team osób, które dla mnie wykonywały pracę, wykonywały ją inaczej niż oczekiwano, ponieważ ja zrozumiałam, że jest to po prostu nielegalne, co mamy robić. So after several months of. I po kilku miesiącach prób, żeby obejść w różny sposób tę sytuację niemożliwą z punktu widzenia prawa, I surrender and I went to priest for confession. Poddałam się jakby i poszłam do spowiedzi. In confession, I cannot. Streszczając, poradził mi pójść do prawnika z tą kwestią, którą nosiłam. So I told him, Father, I'm the lawyer. A ja na to, ja jestem prawnikiem. And he said, quit today. Give resignation letter today. I on w końcu mi powiedział, zostaw to dziś. Napisz twoją rezygnację dzisiaj. I was obedient and I present my letter of resignation. I posłuchałam i napisałam taki list pożegnalny, list rezygnacji. But that letter was a letter that would finish. Ale ja wiedziałam, że ten list będzie listem, który całkowicie zakończy moją karierę prawniczą. Że muszę zrezygnować z osobistych powodów. As of that moment. Natychmiast, w tym momencie. And from there on I couldn't go back to work anymore. To oznaczało, że nie mogę już, jestem jakby spalona, że nie mogę już wrócić do pracy. Especially because they. Bardziej, że wezwano mnie i powiedziano mi, że jeżeli odkryją, że szłam do innych instytucji jako prawnik, to natychmiast pójdzie za mną taki wilczy list i powiedzą, że powinnam zostać zwolniona. Kiedy Maria Guadalupe spotyka Marię z Guadalupe? Oh, this happened
Prawie natychmiast, bo nie miałam co ze sobą zrobić i zaczęłam uczęszczać do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, do takiej kuchni dla biednych, jako wolontariusz. So for 3 months at 6 a.m. Także mój rytm dnia wyglądał w ten sposób. O 6 rano byłam na mszy świętej, potem szłam tam, gdzie przygotowywano i wydawano te posiłki. Potem wracałam i trwałam przed nią, mówiąc: i teraz co dalej? Czego ode mnie chcesz? No i co dalej? Czego chciała? What was well, that I consecrated wanted? To her. W pewnym sensie dała mi kilka miesięcy na to, 6 miesięcy, ale przedtem dokonałam takiego aktu oddania Matce Bożej, konsekracji, zawierzenia Maryi. Pytałam ją o to, czy mam pójść za powołaniem życia konsekrowanego, czy małżeństwa. Byłam też na takich rekolekcjach powołaniowych i cały czas pytałam. But very important when you consecrate to Our Lady of Guadalupe. Ale jest tu taki ważny szczegół, że kiedy dokonujemy takiego aktu zawierzenia Matce Bożej z Guadalupe, to jedną z konsekwencji jest taki wymóg czy zalecenie, aby opowiadać o niej innym, żeby zanosić ją innym ludziom, którzy jej nie znają. So I had to start learning about the book Nikan Mopo. Także byłam, można powiedzieć, przymuszona do tego, żeby poznać ją lepiej, poznać bliżej historię tych objawień, poznać książkę, gdzie zapisane są dokładnie wszystkie dialogi między świętym Juan Diego a Maryją. Powoli, powoli wchodziłam coraz głębiej w tę opowieść, w tę rzeczywistość, którą miałam przekazywać innym. So, what it is I... I to orędzie, jeśli tak mogę powiedzieć, to co gdzieś dotarło do mojego serca, to żeby przyprowadzać do niej jej dzieci. Nie bardzo rozumiałam, co ona ma na myśli, no ale zaczęłam to praktykować w ten sposób, że jeździłam na lotnisko, przywoziłam pielgrzymów, byłam takim przewodnikiem, zajmowałam się pielgrzymami, którzy przybywali do niej. So after receiving this message in Tepeyac through someone else. I kiedy to orędzie, czy ta prośba Matki Bożej do mnie dotarła, właśnie na wzgórzu Tepeyac, było to przez inną osobę, przez pewnego człowieka. It had a meaning 3 months afterwards. Ono się jak gdyby wyjaśniło, mogłam zobaczyć, o co tu może chodzić 3 miesiące później. When a person from Ecuador called my boyfriend, now my husband. Kiedy pewna osoba z Ekwadoru zadzwoniła do mojego narzeczonego, teraz jest to mój mąż. And told him, do you know someone in Mexico that can bring us to Our Lady of Guadalupe? Zapytał, czy ty znasz kogoś w Meksyku, kto mógłby nas zawieźć, przyprowadzić do Matki Bożej z Guadalupe. So we found that was the confirmation. I uznaliśmy wtedy razem, że to jest takie potwierdzenie tego przesłania, które jakoś do mojego serca dotarło 3 miesiące wcześniej. I to była taka pielgrzymka 300 osób naraz, którymi mieliśmy się zająć. So the way that we received who they are is through Our Lady. I to nie było w to w ten sposób, że reklamowaliśmy się, że poszukiwaliśmy. Po prostu z ust do ust przychodziła ta wiadomość i Matka Boża wysyłała nam po prostu potrzebujących pielgrzymów, którymi trzeba się było zająć. Cały czas wykonujesz kroki naprzód, Bóg otwiera przed tobą drogi, ale był taki moment, w którym doświadczyłaś, że Maria z Guadalupe wzywa cię po imieniu, że to nie jest tylko duchowość, ale że to jest realny, żywy dialog. Well, I cannot explain how it is, but nie bardzo umiem to wyrazić, ale kiedy jestem przed jej obliczem, przed jej obrazem, to dociera do mnie taki jakby impuls od niej i ja wtedy wiem, co mam dalej robić. Mówiłam o tym spowiednikowi, bo może jestem w błędzie, ale on pomógł mi zrozumieć, że rozeznanie jest bardzo ważne, ale możemy się przekonać o tym, czy to jest wiarygodne i prawdziwe, po tym, że jeżeli idziemy za jej wskazówkami, to doznajemy nagle takiego otwarcia nam mnóstwo wydarzeń, cudów, które potwierdzają to, że to była właściwa decyzja pójść za tą właśnie, a nie inną instrukcją, radą. Jakie były te cuda? There is a time that I was talking to a person about. Raz, kiedy byłam z grupą pielgrzymów, była na przykład jakaś osoba, która krążyła wokół nas, nie była z tej grupy, ale słuchała, przyglądała się. But I saw that she was feeling
desperate or alone. Ale czułam, że ona jest zdesperowana i jakaś bardzo samotna. So the pilgrim said, i pielgrzymi zdecydowali, że pójdą się pomodlić. Wtedy tą panią poprosiłam, żeby do mnie podeszła i żebyśmy porozmawiały. A kiedy mówiłam do tej osoby o relikwii, która się znajduje w sanktuarium, she faints away. Zemdlała. I see her in the floor. I ja widzę, że ona jest po prostu trupio blada i no, przypomina, wydaje się, że umarła. Próbuję ją podnieść, ocucić, posadzić i przybiega matka, wołając, co zrobiłaś mojej córce. A ja patrzę na tę matkę i mówię, niczego tu nie zrobiłam. The lady is fainting away, feeling... Dziewczyna jest nadal w takim stanie jakby bez świadomości, więc ja próbuję ją tam cucić. Mam też ze sobą sakramentalia, wodę święconą i daję matce, żeby ona ocuciła, pomogła córce. I nagle czuję w sercu, że muszę coś bardzo ważnego powiedzieć. Muszę im powiedzieć coś bardzo ważnego. But first to the girl, I told her, listen, Our Lady of Guadalupe wants you to stop doing what you're doing. Najpierw do tej młodej dziewczyny. Matka Boża z Guadalupe chce, żebyś zaprzestała robić to, co robisz. But she said, how can you know this? Jak możesz wiedzieć o czym? I told her, I don't know, I'm telling you. Odpowiadam, nie wiem, ja tylko ci przekazuję to, co ona do ciebie mówi. Ona mówi, przestań robić to, co robisz. The mother starts crying. Matka zaczyna płakać. And she tells me, it's not me, it's my husband. I mówi, to nie ja, to mój mąż. And I told her, listen, you don't need to explain me anything. A ja na to, nie musisz mi niczego tłumaczyć. Po prostu ci przekazuję to, co Matka Boża chce wam powiedzieć. Ja nic więcej o tym nie muszę wiedzieć. Both mother and child were crying. I matka, i córka płakały. And they start saying that zaczęły mówić o tym, że czynią złe rzeczy. W końcu poszłyśmy z tymi dwoma niewiastami na szczyt wzgórza Tepeyac i poczułam takie natchnienie, przynaglenie, żebym wzięła za rękę i matkę, i córkę i powiedziała, aby swoje wszystkie dzieci przyprowadziła tutaj do Matki Bożej. Both of them, they were kneeling. One uklękły, obie. And there was big oppression in the environment, like evil. I można było poczuć takie no, nasilenie zła. So I call on Our Lady. I zaczęłam odmawiać różaniec po łacinie, prosić Maryję o pomoc. Po niedługiej chwili poczułam, że wszystko się uspokoiło. Poprosiłam i matkę, i córkę, żeby położyły się przed Matką Bożą. Padły, można powiedzieć, położyły się. Because whatever they were doing, cokolwiek one robiły wcześniej, jest potrzeba naprawienia tego. And that was the only way that they could do. I to był właśnie ten sposób, żeby one tego dokonały. So when I was feeling this is... Kiedy poczułam, że już ten czas modlitwy, wynagrodzenia wystarczy, że Matka Boża zajmuje się już teraz, opiekuje się, wzięła w obronę i matkę, i córkę. The mother stands up from the floor. Matka wstała with a big mucus z takim jakby katarem, który ciekł jej z nosa aż do ziemi. Tak samo ta jej córka wstała i to samo, taki jakby wielki katar, glut, który z nosa jej wychodził. But the lady, the young woman, ta młoda dziewczyna przytuliła się do mnie i powiedziała, zło wyszło ze mnie, z mojego ciała, opuściło moje ciało. So I was crying, thinking, i ja płakałam, ale dziękowałam Matce Bożej, cokolwiek ona z nimi uczyniła, dziękowałam jej za to. Dokonało się uzdrowienie. So there's been many, many moments. Więc to jest taka jedna historia, bardzo dużo takich różnych wydarzeń, większych, mniejszych, bardziej nośnych, mniej nośnych, dzieje się przy okazji tej opieki nad pielgrzymami. Na czym polega teraz twoje życie? My life is to bring her her children. Moje życie polega na przyprowadzaniu do niej jej dzieci. So you need to know about her. Jest ważne, żeby ją poznać i poznać powody, dla których przyszła nie tylko do nas, do Meksyku, ale na ziemię.
I więc takim celem, sensem mojego życia to jest przyprowadzanie do Maryi jej dzieci po to, żeby mogły się do niej zbliżyć, a ona do nich, i żeby mogli się w niej zakochać, pokochać ją. Jak to robisz? Jak to życie wygląda praktycznie? Whatever she says, I'll do. Like if I wake up and zazwyczaj jestem codziennie w sanktuarium, nawet czasami trudno mi jakoś tak wrócić do domu. W każdym razie przychodzę i proszę ją o to, czego ode mnie oczekuje, co dzisiaj na mnie czeka, jakie jest zadanie, które mi powierza. Do tego pytania wrócę, bo skoro takie jest twoje życie, to Matka Boża musi się o ciebie troszczyć w taki sposób, że daje ci żyć. Masz z czego żyć, masz co jeść. Daje ci wszystko. You know, when Juan Diego met Our Lady, kiedy święty Juan Diego przeżył to, co przeżył, to już nie wrócił do swoich, nie wrócił do dawnego życia. Zamieszkał w takim domku, który był obok specjalnie wybudowanego takiego mini sanktuarium, takie jakby groty, w której umieszczono tilmę, czyli to cudowne poncho, na którym pojawił się obraz Maryi, i on już nie opuścił tego miejsca. Yes. Trwał przy nim. So I think that in my case is happening something similar. I w tym sensie, tak jak on żył dzięki opatrzności Bożej, trochę podobnie z moim życiu, to znaczy ja opiekuję się taką grupą pielgrzymów, znam klasztory, domy zakonne, gdzie oni są goszczeni, przyjmowani. Wiem, jaka tam jest stawka. Podliczam to wszystko i przedstawiam pielgrzymom koszta, które będą musieli ponieść. Po czym mówię, że jeżeli chcecie także dać mi, albo w formie daru, albo kiedy są to księża, albo zakonnice, proszę tylko o błogosławieństwo i modlitwę. Sometimes pilgrims buy from me books. Czasami zapłata polega na tym, że pielgrzymi kupują moje zamówienie, na moją prośbę, pewne książki, obrazy, obrazki, to czego potrzebuję. Jeśli później z tych książek, obrazów mam jakiś zarobek, to będę mogła też pewnym pielgrzymom pomagać za darmo już, nie obciążając ich dodatkowymi kosztami. To, co teraz powiedziałaś, pokazuje, że twoje życie w tym momencie jest jakby zupełnie przeciw zasadom wielkiego świata. Tak jakbyś zupełnie wyszła z tego życia, w którym żyłaś kiedyś. Żyjesz według zupełnie innego prawa, niż według tego, którym żyłaś, pracując w korporacjach. Jakie jest prawo, które daje Maria z Guadalupe? I think that she wants for us to look at each other. Myślę, że to prawo maryjne to, abyśmy patrzyli na siebie wzajemnie z miłością i współodczuwaniem, miłosierdziem, że ona w ten sposób na nas patrzy, na każdego, i uczy nas swojego spojrzenia. To jest to prawo, które panuje w jej królestwie. She's the boss. Ona jest szefem, bossem. Maria w Guadalupe mówiła takim językiem, jaki mógł usłyszeć i zrozumieć Juan Diego. Opowiedz więcej o ich spotkaniu i o obrazie, który pozostawiła po sobie. Well, Our Lady came to this indigenous world when this indigenous world was broken. Maria przybyła do Indian, do tubylców z tej ziemi, do której dotarli konkwistadorzy hiszpańscy, wtedy, kiedy świat Indian był coraz bardziej złamanym światem, rozpołowionym, kiedy zapadał się. I przyszła, żeby pokazać im wyraźnie, że chce, żeby i oni, i Hiszpanie żyli pod jej płaszczem. She used many codes that indigenous. Rozmawiając w języku, w narzeczu rodzimym, Indian, i używając pewnych kodów, które tylko oni rozumieli, i ona docierała właśnie do nich dzięki temu, że bezpośrednio dotykała tej kultury, tego sposobu rozumienia świata, tego języka, który był ich. So those cultural items that were in her dress. I te kody, ten język był na jej sukni, na jej szatach. Także Indianie, zobaczywszy je, od razu wiedzieli, z kim mają do czynienia i o co tutaj chodzi. The Spanish had to learn from the indigenous. Hiszpanie musieli zrozumieć, dowiedzieć się od Indian, pojąć, co takiego się stało, że wszystko się zmieniło i że oni chcą przylgnąć do wiary katolickiej teraz. But that's the facade. Ale to jest jakby taka fasada tego wszystkiego. But in the heart of the man, the indigenous man, she gave a promise.
To jest jakby to takie zewnętrzne spojrzenie, natomiast ona w sercach i to w sercu każdego z tych Indian umieściła pewnego rodzaju obietnicę. And this is a promise that she gave to all of us. I to jest obietnica, którą ona przyniosła każdemu z nas. And the promise is that i ta obietnica to jest, że ja będę słuchała waszych żali, waszego płaczu, waszych narzekań, waszych smutków i ja będę was oczyszczała i będę też przynosiła wam ratunek. Będę zapobiegała i ratowała was. So even though the event was almost 500 years i chociaż się to wydarzyło 500 lat temu, to pęknięcie cywilizacyjne, które miało wtedy miejsce, ono dzisiaj też istnieje. I ona nadal chce nas wyprowadzić z ciemności, tak jak to zrobiła z Indianami. She is bringing to the indigenous dignity, przyniosła im godność, charakter and they are given i przyniosła im świadomość, imię dzieci Bożych. So it's a big, i chociaż to były tylko 4 dni tych dialogów Maryi z Juan Diego, zmieniły one całą cywilizację raz na zawsze. Maryja przyszła na ziemię, spotkała się z Juanem Diego na wzgórzu Tepeyac, gdzie zginęło bardzo wielu ludzi, można powiedzieć w jakimś sensie, że było to miejsce przeklęte. Dzisiaj w tym świecie dzieje się bardzo wiele bardzo złych rzeczy. Świat nie poszedł w dobrą stronę, a cały czas idzie jednak w złą. Ty znasz dobrze ten świat, bo poznałaś mechanizmy jego działania od środka, jako prawniczka. Czy myślisz w ogóle, co z tym światem będzie? Well, I think it's gonna get worse. Mam wrażenie, że będzie coraz gorzej. But the hope. Ale nadzieja idzie jakby w tym samym kierunku, co w ten czas. Pamiętacie może, jak się to wszystko wydarzyło, że wujek Juan Diego doznał cudownego uzdrowienia. As the eldest person in one civilization, meaning in this case the Mexican one. W cywilizacji Indian to starzy ludzie prowadzą młodych za sobą. On doznał tego uzdrowienia, ten starzec, i stał się jakby przewodnikiem tych młodszych. I to samo jest i dzisiaj. My jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy podtrzymali tę nadzieję i żebyśmy ją przekazywali młodszym. Bo co będzie, jeżeli my utracimy nadzieję? So I don't think it matters how bad the world is going, but i myślę, że to nie tyle chodzi o zastanowienie się nad tym, jak dalece świat jest zły, ale musimy się zastanowić, na ile my dopuścimy w naszym sercu oddalenie się od Boga i od Jego nadziei. Czy jest jakiś sposób, żeby się przyłączyć do jedności z Matką Bożą z Guadalupe? Absolutely, yes. This message Our Lady leaves behind. To orędzie, które Matka Boża przyniosła i które cały czas ma dla nas. I to nie jest coś takiego lajtowego, łatwego. To jest bardzo poważna sprawa. Juan Diego met with her 4 times. Juan Diego spotkał ją 4 razy. First time he took message. Za pierwszym razem przyjął jej posłanie, jej orędzie. She said, you're the messenger. Miał pójść do biskupa. Za drugim razem jest już po tej rozmowie z biskupem. I on mówi, to nie ja jestem tym posłańcem. Nie zostałem potraktowany serio i na pewno się do tego nie nadaję. Please make another messenger do the job. Proszę, poślij kogoś innego, żeby lepiej wykonał tę And our lady pracę. Said to him, it's necessary, that is you. A ona na to, jest konieczne, żebyś to był ty. You the one to intercede. Ty będziesz tym, który będzie pośredniczył. Juan Diego agreed. I on zgodził się. The third time he goes back. Trzeci raz to jest ten, kiedy on idzie do biskupa, a biskup mówi, ja potrzebuję dowodu, że to, co mówisz, jest prawdą. But guess what? Juan Diego was not. Ale Juan Diego to już nie był ten sam Juan Diego, co pierwszy raz, bo był ktoś inny. He stands up. Jest takim, który jakby powstał. And tells the bishop, i on mówi tak odważnie, proszę, powiedz mi, jaki jest ten dowód, którego wymagasz, a ja powiem Matce Bożej. The bishop was so impressed. Biskup był tak zaskoczony tą jego postawą, tą zmianą, że kazał swoim sługom, jak już Indianin się oddalił, żeby szli za nim i obserwowali, co się dzieje. Because he thought maybe he's making a pomyślą, może on tutaj do jakiejś rewolty doprowadzi, że był tak odważny i tak stanowczy, więc kazał go obserwować. Then Juan Diego, instead of i on powrócił do Matki Bożej, ona powiedziała, przyjdź tutaj jutro ponownie, a on nie powrócił.
następnego dnia, bo zajmował się wujkiem. And this last time that he meets with Our Lady. I to czwarte spotkanie nastąpiło z inicjatywy Matki Bożej, która stanęła, przyszła do niego, podczas kiedy on długą drogę taką wybrał, okrężną, żeby jej przypadkiem nie spotkać. So this time Juan Diego is... I wtedy był to złamany człowiek, ponieważ był strasznie smutny z powodu tego, że wuj umiera. And the way he addresses to... Sposób, w jaki się do niej zwraca, jest taki: jak ci się spało, jak się czujesz? Jak twoje małe ciało, twoje delikatne ciało się czuje dzisiaj? Czy wszystko z tobą w porządku? So maybe he's thinking he's talking to a human. Może on myśli, że on mówi do jakiegoś człowieka po prostu. But Our Lady knows that he has a wound in his heart, a big one. Ale Maryja wie, że on ma w sercu głęboką ranę. So that's why he is the first person. I on jest tą pierwszą osobą, której smutek, narzekanie, płacz ona słyszy i odpowiada: twój wuj jest uzdrowiony. So Our Lady embraces him i przytula go. And says to him, am I not here that I'm your mother? Mówi: ja jestem twoją matką. He knew that she was saying the truth. I on wiedział, że ona mówi prawdę. Then he stands up. I wtedy się podniósł. And he says to her, give me the proof, I'll take to bishop. I on wtedy powiedział: daj mi ten dowód, a ja zaniosę go biskupowi. So that person that we heard the first time that talked to him. I od tego pierwszego spotkania, kiedy on jest takim biednym, na pół złamanym człowiekiem, który zupełnie nie ma poczucia własnej godności, który nie ufa sobie, a ten, który jest przy tym ostatnim spotkaniu z Maryją, to jest inny człowiek. Jakby tutaj dokonał się proces przez te cztery spotkania. So he is a living example that is a saint today. I on jest takim żywym przykładem, on jest dzisiaj też świętym, ogłoszonym świętym. That when she said, bring me your... On jest dowodem na to, że kiedy ona mówi: przynieś mi twoje żale, smutki, bóle, a ja im zaradzę. She's gonna do it. Ona rzeczywiście to zrobi. But she needs you to give it to her. Ale ona potrzebuje, żebyśmy jej to oddali. It's necessary that is you. I to możesz uczynić tylko ty. That through your intercession. I poprzez twoje pośrednictwo. My compassionate gaze. Moje, Maryja mówi, moje współczujące spojrzenie. Makes what my God wants, my son wants. Sprawi, że stanie się to, czego Bóg chce, ale ty musisz mi to oddać. That's why prayer is so important. Dlatego modlitwa jest tak ważna. Kardynał Burke is a... Kardynał Burke jest takim bardzo cenionym, ważnym kardynałem amerykańskim. He is a very important... Jest szczególnie oddany Matce Bożej z Guadalupe. To chyba Jan Paweł II był papieżem, do którego zwrócił się kardynał Bock, aby można było wybudować, konsekrować sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe in Wisconsin, USA. W stanie Wisconsin w USA. All the graces granted, wszystkie łaski, przywileje, wszystko to, co jest przyznane sanktuarium gwadelupiańskiemu w Meksyku, tak samo jest przyznane temu sanktuarium Wisconsin. So Cardinal Burke is rector of that shrine. A kardynał Burke jest rektorem tego sanktuarium w USA. I on bardzo dobrze rozumie przesłanie Matki Bożej z Guadalupe. I on zwrócił się do świata, do ludzi dobrej woli z całego świata o nowennę. That is a daily prayer that we do. To jest taka codziennie odmawiana modlitwa. Since March 12 this year. Od 12 marca tego roku. Until December 12 this year. Do 12 grudnia tego roku. And the main idea is for us to pray that Our Lady help us. I intencja tej nowenny to, aby Maryja zmiażdżyła głowę węża, głowę zła, które dotyka naszej cywilizacji, naszej kultury. As she did in 500 years ago almost. Tak jak to uczyniła 500 lat temu. Jak zaczęliśmy modlitwą, to może skończymy też modlitwą. Jest nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Amen. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. Amen. Moim gościem była dziś Maria Guadalupe, a rozmowę tłumaczyła Katarzyna Pereira. Dziękuję bardzo. Dziękuję.